Dobry wieczór. Jest dobry wieczór, bo jest sobota wieczorem. Pora nagrać streszczenie lekcji piątkowej. Rozmawialiśmy o trzeciej zasadzie dynamiki Newtona. Tekst tej trzeciej zasady tutaj pozwoliłem sobie skopiować z tablicy, którą używaliśmy jeszcze tydzień wcześniej. No i w skrócie to polega na tym, Newton odkrył, że wszystkie siły w przyrodzie, wszystkie oddziaływania w przyrodzie, przynajmniej te, które znał w swoim czasie, ale to dotyczy naprawdę wszystkich oddziaływań, mają taką własność, że jeśli mamy dwa ciała, które jakoś ze sobą oddziałują, mogą się dotykać, a mogą oddziaływać na odległość, tak jak Ziemia i Księżyc oddziałują przez siłę wzajemnego przyciągania grawitacyjnego, to jeśli jedno ciało działa na drugie siłą FAB, ten porządek liter FAB oznacza, że ciało A, czyli to, działa na ciało B. Tak się umówiliśmy i tak będziemy to oznaczać. Działa siłą, w tym wypadku siłą przyciągającą, tak jak siła powszechnego ciążenia. Ciało A działa tą siłą, no taką ciemno-pomarańczową na ciało B. To ciało B jednocześnie zawsze działa na ciało A siłą FBA, siłą pochodzącą od ciała B, działającą na ciało A, która skierowana jest wzdłuż tej samej prostej. Mówimy, ma ten sam kierunek, ale tę samą wartość, to znaczy ta strzałka powinna być tak samo długa jak ta strzałka, tak mniej więcej udało mi się narysować, ale niedokładnie. Ale taką miałem intencję, dobrą wolę, ale przeciwny zwrot. To znaczy ta strzałka jest w przeciwnym kierunku patrzy niż ta strzałka. Tak? To znaczy jeśli ciało A przyciągało ciało B, to ciało B będzie przyciągać ciało A. No i tak jak jest między Ziemią a Księżycem. Zwróćcie uwagę, że to są dwie różne siły, dlatego że są przyłożone, działają na dwa różne ciała. Ta siła działa na ciało B, a ta siła działa na ciało A. Co więcej, mają wprawdzie tę samą wartość i leżą wzdłuż tej samej prostej, to znaczy mają ten sam kierunek, mówimy tak na to, ale mają przeciwne zwroty. Więc jako wektory to są dwie różne siły. Są przyłożone do różnych ciał, mają przeciwne zwroty, natomiast mają ten sam kierunek i tę samą wartość. No i teraz na lekcji żeśmy sobie dyskutowali o tym, gdzie tą trzecią zasadę dynamiki Newtona widać. No i po pierwsze, pierwszy przykład, balon. Strzeliliśmy sobie balonem, okazało się, że jest jakieś dziwne prawo przyrody, że niezależnie od tego, jak balon wycelować, to albo trafi w Olgę, albo w Olgierda. Ale to chyba przypadek. No w każdym razie, balon jak był zamknięty, można go było zawiązać tutaj i położyć na stole, no wy doskonale wiecie, że nic się nie dzieje, balon się nie chce poruszać, prawda? A kiedy rozwiązaliśmy wylot, to balon nagle poleciał w tym wypadku w prawo. No i teraz co to znaczy? No tutaj można spojrzeć na to w ten sposób. Ciałem A jest powietrze uwięzione w balonie, ciałem B jest ta powłoka gumowa balonu. No i powietrze i gumowa powłoka znajdują się w spoczynku, to znaczy z pierwszej zasady dynamiki wiemy, że działające na nie wszystkie siły się równoważą. W momencie, kiedy otwieramy wylot powietrza w balonie, to co się dzieje? No powietrze zaczyna uciekać, ciało A zaczyna poruszać się w lewo na tym rysunku. Można sobie wyobrazić, że tak jakby balon, powierzchnia balonu, kurcząca się powierzchnia balonu wyciskała to powietrze w lewo przez ten otwór, ale to do końca nie jest prawda, dlatego że nawet gdyby powierzchnia balonu była sztywna, balon by się nie kurczył, to efekt byłby taki sam. Po prostu ciało A zaczyna poruszać się w lewo pod wpływem siły, która, no bo widzimy zmianę ruchu, pamiętamy drugą zasadę, zmiana ruchu to jest siła podzielić przez masę. Więc skoro jest zmiana ruchu w lewo, to siła musi działać w lewo, no i ta siła może działać tylko od tego drugiego ciała w pobliżu, tylko od balonu, tylko od powierzchni balonu, a zatem z trzeciej zasady dynamiki wynika,
że w takim razie powietrze działa na balon siłą skierowaną w prawo. No i ta siła skierowana w prawo powoduje, że balon wylatuje, odlatuje. I to w związku z tym balon nie leci dlatego, że się odpycha od powietrza. Broń Boże, gdyby to doświadczenie zrobić w idealnej próżni, balon by także poleciał. Jak to można dokładnie zrozumieć? No, można zrozumieć to w ten sposób. Cząsteczki gazu sprężonego, które wypełniają ten balon, uderzają cały czas w ścianki galonu. Tych cząsteczek jest tu strasznie, strasznie dużo, miliardy i miliardy. No i średnio oczywiście, jak balon jest zamknięty, no to cząsteczki, które uderzają w tą górną ścianę, odbijają się od nich, czyli działa na nich jakaś siła, ta górna ściana działa na nich jakąś siłą, bo zmieniają swój ruch, no ten efekt się kompensuje przez cząsteczki, które uderzają w dolną ścianę. Cząsteczki, które uderzają w przód balonu, ich efekt jest kompensowany przez cząsteczki, które uderzają tutaj w tą zawiązany wylot balonu. W momencie, kiedy otwieramy ten wylot, to nadal oczywiście cząsteczki, które uderzają w górę i cząsteczki uderzają w dół, ich efekt się tutaj kompensuje, natomiast te, które uderzają w przód i odbijają się, a więc działa na nie siła, która zmusza je do zmiany kierunku ruchu w kierunku wylotu, no ten efekt nie jest kompensowany, dlatego że tutaj cząsteczki się od niczego nie odbijają. W związku z tym te cząsteczki tutaj działają na balon siłą skierowaną w prawo. Ale można też unikać takiego szczegółowego wyjaśnienia, szczególnie, że nie wiemy jeszcze dokładnie, co to są gazy i co są cząsteczki gazu. Wystarczy powiedzieć, że ciało, które wypełnia to powietrze, ciało A, które wypełnia balon, nagle zaczyna poruszać się w jedną stronę, więc balon musi się poruszać w drugą. Trzecia zasada dynamiki. Kolejny przykład to jest... rakieta z zapałki. Ten film, na którym widać, jak to działa, będzie w opisie tego filmu, poza tym będzie link do w tym streszczeniu pracy domowej na Classroomie, a także tutaj dam wam link do tej tablicy, więc będziecie mogli sobie spokojnie go tutaj na tablicy obejrzeć. Jest tu dodany do tablicy. No, znowu jest tak, że mamy zapałkę w tej tulei z folii do pieczenia, no i w momencie i powietrze i te związki chemiczne w główce zapałki no znajdują się w spoczynku, tak, nic się nie dzieje. W momencie, kiedy podpalamy, zwiększamy temperaturę tutaj w okolicy główki zapałki, w pewnym momencie dochodzi do reakcji chemicznej. Dochodzi do reakcji chemicznej utleniania i choć pod wpływem tej reakcji chemicznej oczywiście te atomy łączą się tylko w związki z tlenem, nic się z nimi nie dzieje, to wydziela się dużo ciepła, one zaczynają się bardzo szybko ruszać i znowu jest ten sam efekt. No, część z nich ucieka do tyłu, czyli ta substancja tutaj, która była w środku, zaczyna poruszać się efektywnie w lewo. No, skoro zaczyna się poruszać efektywnie w lewo, to to, co wywiera siłę, która powoduje, że się porusza w lewo, czyli ta foliowa tulejka, którą nazwaliśmy rakietą, musi zacząć poruszać się w prawo. No, szczegółowy mechanizm jest taki, że po wybuchu, po tym zapłonie tutaj, wszystkie cząsteczki gazu, który powstaje, który jest produktem tego zapłonu, rozlatują się we wszystkie strony, no i część z nich leci od razu w lewo, a część leci w prawo i odbija się w tamtym kierunku. I ten efekt odbicia, który oznacza, że ta folia tutaj musi wywierać siłę działającą w lewo, żeby zmienić kierunek ruchu tych cząsteczek, które leciały w prawo, a potem będą lecieć w lewo, nie jest kompensowana przez analogiczny efekt tutaj po drugiej stronie, bo tutaj ten otwór jest otwarty. No, innymi słowy, siła, którą z trzeciej zasady dynamiki wywierają te cząsteczki na czub rakiety, jest niezrównoważona i popycha rakietę w prawo. Ale znowu można sobie wyobrazić to w ten sposób, że po prostu gorący gaz porusza się w lewo, no w związku z tym ciało B, rakieta, musi poruszać się w prawo. Kolejny przykład to była bania Herona, zrobiona znowu jest film tutaj podłączony do tej tablicy, ten film możecie sobie tu obejrzeć, ale link będzie także w opisie tego filmu. Bania Herona, widać tutaj to lepiej, puszka, w której zrobiłem dwa otwory, wygiąłem je w tą samą stronę,
Puszka jest wypełniona wodą. W momencie, kiedy podgrzeję ją palnikiem, woda zaczyna się gotować, gorąca para wodna, bezbarwny gaz, zaczyna się tutaj zbierać. Jeśli ciśnienie wzrośnie odpowiednio wysoko, to zacznie wylatywać tutaj w tą stronę. No i znowu, no skoro para wylatuje w ten sposób, to z trzeciej zasady dynamiki wynika, że na puszkę działają siły skierowane tak, w przeciwnym kierunku, tutaj po tej stronie w tą stronę, po tej stronie, gdzie para wylatuje w dół, w tą stronę. No i zatem puszka zawieszona w środku zaczyna się kręcić. Nie przesuwa się jako taka, ale zaczyna się kręcić wokół swojej własnej osi. Kolejny przykład. Rower. Dlaczego rower jeździ? No mamy tutaj, widzieliście, przyniosłem rower i pokazywaliśmy sobie, jak się kręci koło, w którą stronę kręci się koło w rowerze, który jedzie w lewo. No, koło kręci się w ten sposób, że ta dolna część porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. No i można powiedzieć, że koło odpycha się od ziemi, to znaczy odpycha ziemię w prawo, to jest to ciało A, czyli koło roweru, ciało B działa na ciało A siłą, która jest skierowana w prawo. No i z trzeciej zasady dynamiki Newtona wynika, że w takim razie ciało A działa na ciało B siłą, która jest o tej samej wartości, o tym samym kierunku, czyli też pozioma, ale skierowana w lewo. I to jest ta siła, dzięki której rower i my, siedząc na tym rowerze, możemy poruszać się w lewą stronę. No i stąd już jest blisko do wyjaśnienia, dlaczego chodzimy. Ten sam przykład, ten sam mechanizm w gruncie rzeczy. Nasz but, noga w bucie, tu skarpetka zielona jest, chodzimy sobie po trawce. Tym razem chcemy się poruszać w prawo, no więc pchamy ziemię w lewo. Odpychamy się od ziemi, tak? No na przykład, gdybyśmy stali na lodzie, to próbując się odepchnąć, popchnąć lód do tyłu, fiknęlibyśmy kozła, prawda? Bo lód jest śliski, ale dzięki temu, że pomiędzy powierzchnią naszego buta a powierzchnią ziemi występuje siła tarcia, która nie pozwala nam się poślizgnąć, jesteśmy w stanie odepchnąć ziemię, a jednocześnie z trzeciej zasady dynamiki, skoro my działamy na ziemię siłą FAB, tutaj ciałem B jest ziemia, no to ziemia działa na nas siłą FBA. Interesujące jest to, że możemy chodzić, czy rower może jeździć dzięki tarciu. Jeżeli ktoś kiedyś próbował jeździć rowerem, pewnie nie, w zimie po zamarzniętej tafli jeziora, albo chodzić po zamarzniętej kałuży, po gładkim lodzie na zamarzniętej kałuży, wie, że w momencie, kiedy między podeszwą naszego buta a powierzchnią, po której idziemy, nie ma tarcia, to nie można pójść do przodu. Siła tarcia to jest właśnie taka siła, która w momencie, kiedy popychamy ziemię do tyłu, przeciwdziała temu, żebyśmy się poślizgnęli, czyli działa w przeciwnym kierunku. No i to paradoksalnie możemy się poruszać dzięki istnieniu sił tarcia. No i to chyba byłoby wszystko. Polecam zastanowić się, dlaczego koń może ciągnąć wóz. I gdzie jest błąd w takim rozumowaniu, że nie może ciągnąć wozu, no bo skoro koń działa na wóz siłą poprzez dyszel, no to dyszel działa na konia siłą przeciwnie skierowaną. Te siły się dokładnie równoważą, w związku z tym te siły nie mogą powodować, że cały ten układ koń i wóz porusza się do przodu, no bo ich suma jest dokładnie zero. Dziękuję uprzejmie.